Emilia zastanawiała się, jak rozwiązać problem niesympatycznej koleżanki. Postanowiła poprosić ją o spotkanie. Cześć. Cześć. Po co mnie tutaj ściągnęłaś? Nie mogłyśmy na fejsie pogadać? Wolałam w cztery oczy. No to o co chodzi? O ciebie. A raczej o te chamskie, pełne jadu SMS-y, którymi mnie raczysz codziennie. No to może w końcu coś do ciebie dotrze i zerwiesz z tym złamasem. A może sam ci się podoba i dlatego urządzasz takie cyrki? Objęło cię? To po cholerę go obrażasz. Jezus, martwię się o ciebie. Niepotrzebnie, jestem mega zadowolona. A wiesz dlaczego? Bo mam u boku kochającego faceta. W przeciwieństwie do ciebie, nie moja wina, że jesteś sfrustrowaną singielką. Co ty powiedziałaś? Właśnie tak. Najwyraźniej brakuje ci seksu, skoro tak bardzo drażni cię to, że ja jestem spełniona. Przyznaj się, sam ci się podoba, zazdrościsz mi. Ty jesteś nienormalna. Ja bym się nigdy w życiu z czarnuchem nie przespała. Nie waż się tak więcej o nim mówić i nie chcę więcej cię widzieć. Ty masz przeprany mózg, dziewczyno. Kasuję twój numer i blokuję cię na fejsie. Nie waż się do mnie pisać i dzwonić, jasne? Wal się, nara. Cieszę się, że w końcu wykrzyczałam jej to wszystko w twarz. Może przemyśli sobie swoje zachowanie i za jakiś czas mnie przeprosi. A jeśli nie, nie będę płakała po tej znajomości.